Oto Super Marine Spitfire i jest to trochę jak Winston Churchill, bo dla Brytyjczyków to bohater narodowy. Never in the field of human conflict has so much been owed by so many to so few. W każdym razie w tym filmie zamierzam go zrecenzować i aby to zrobić, pokażę wam go na zewnątrz i w środku, przetestuję niektóre jego technologie i czy jest praktyczny. Nawet się nim przelecę i to dosłownie. Przez chwilę będę nim sterował. I oczywiście sprawdzę, jaki czas osiąga od 0 do setki i jaki czas uzyska na ćwierć mili. Bo ja jestem Matt Watson, a to jest Car Wow. Choć dziś to bardziej... Plain Wow. Buying a new car? Then head to Car Wow and my team will help you find your next car at a fair price. Car Wow. Your one-stop car buying comparison site. Zacznijmy ten film od omówienia wyglądu Spitfire'a, więc ten jest oznaczony numerem 9, a ogółem w przeciągu lat powstały 24 rodzaje tego samolotu. Wszystkie były raczej podobne, a wyglądają przepięknie. Trochę zabawnie to wygląda, kiedy podejdzie się bliżej, gdzie dokładnie można spojrzeć, jak to wszystko jest połączone. Można powiedzieć, że został on zbudowany na szybko i nie żeby latać nim za długo. Średni czas życia pilotów, którzy nim latali w czasie bitwy o Anglię, wynosił 4 tygodnie. I tyle. Jednak ten samolot jest w użytku przez dość długi czas. Ma wylatane około 3000 godzin i to chyba najwięcej ze wszystkich Spitfire'ów. Wracając do rzeczy, to są powierzchnie sterujące, a zatem to oczywiście ster kierunku, tu ster wysokości, zostało to zrobione z materiału i czasem bywa, że to również jest z materiału, pokrycie. Ale cała reszta jest z aluminium i sam płatowiec jest z aluminium. W tym miejscu są tak zwane pasy identyfikacyjne, przez niektórych nazywane pasami inwazyjnymi, bo swój początek miały w czasie lądowania w Normandii i miały powstrzymywać alianckich pilotów od zestrzelania sojuszników. Z boku kluczową rzeczą w tym samolocie jest to, że jest przeznaczony dla dwóch osób. Normalny Spitfire miałby tylko jedno miejsce i kokpit byłby przesunięty o 33 cm w tył. Jednak tutaj dodano oddzielny kokpit dla drugiego pilota lub pasażera, który może stamtąd kierować. I tam też są przyrządy. W rezultacie musieli przesunąć kokpit głównego pilota do przodu, przez co zmniejszony został bak, bo normalnie na przodzie samolotu powinien znajdować się 90-galonowy bak, czyli około 400-litrowy. Teraz ten bak z przodu jest nieco mniejszy, a oprócz niego są dwa inne na skrzydłach. Jest na to miejsce, bo w samolotach dwuosobowych pozbyto się karabinów. Jednym z klasycznych elementów wyglądu Spitfire'a jest oczywiście jego piękny projekt skrzydła eliptycznego. Pomaga mu to przecinać powietrze, zmniejsza opór, sprawia, że porusza się z najszybszą możliwą prędkością i projekt tego skrzydła jest taki konieczny, absolutnie przepiękny. Rozpiętość skrzydeł wynosi 11 metrów, a długość samolotu nieco poniżej 10 metrów. I jak widzicie, tutaj były miejsca na karabiny, tak więc mieli jeden projekt skrzydła w tym samolocie, mogli stosować różne kombinacje uzbrojenia. Mogli tu zamontować 4 karabiny maszynowe Browning 303, były tego rozmiaru. Jednak jeśli się przyjrzycie, są tu też inne miejsca, gdzie można by zamontować 20-milimetrowe działka i 50-milimetrowe karabiny maszynowe. I nie moglibyście mieć ich wszystkich razem, ale ten oczywiście nie jest wyposażony w żadną broń. Przechodząc pod spód widzicie te wielkie chłodnice, jedna z nich pełni funkcję interkulera dla supersprężarki, druga ma za zadanie chłodzić sam silnik. Tutaj mamy wlot powietrza, więc jak można się domyślić, zgarnia dużo powietrza i ładuje go do supersprężarki, a ta zasila silnik. Tu mamy wielkie śmigło, ma 3 metry średnicy. Olbrzymie, bez dwóch zdań. I oczywiście z boku widać rury wydechowe, jest ich 6 po każdej stronie, więc mamy tu do czynienia z V12. Jak się domyślacie, jedna rura wydechowa przypada na jeden cylinder, nie ma tu filtra cząstek stałych, nie ma soft limiterów, ani tłumików wydechowych, więc możecie tu usłyszeć silnik Merlin w całej okazałości, jest wspaniały. A, to chciałem wam pokazać, patrzcie, widzicie, to mała kamera. Więc kiedy pilot naciśnie przycisk od karabinu maszynowego, oprócz wystrzelenia pocisków, wysuwa się tu mała kamera, więc możliwe jest sprawdzenie, czy pilot rzeczywiście zestrzelił wrogi samolot. Ponieważ w czasie walki dzieje się wiele rzeczy jednocześnie i może się okazać, że dwóch albo trzech pilotów strzela do jednego celu i nie wiadomo, który z nich faktycznie trafił. Może prowadzić to do sytuacji, gdzie dwóch pilotów zniszczyło tę samą maszynę i będzie ona liczona podwójnie. Ten samolot właściwie już brał udział w walce, został wyprodukowany w 1943 roku w Castle Bromwich, czyli mniej więcej z okolic, z których pochodzę. We wrześniu 1944 zestrzelił Messerschmitta MS-109 nad Arnhem w Holandii i pilotował go kanadyjski pilot, ponieważ był częścią Royal Canadian Air Force eskadry 441, co sygnalizuje też jego kolorystyka. Co za absolutnie fantastyczny samolot. Sprawdźmy teraz tego Spitfire'a w środku. Opuszczę tylko te małe drzwi.
To jest ten moment, w którym dowiadujecie się, jak bardzo nieudolny jestem. Muszę się wspiąć. I wgramolić do środka. Jest tu zaskakująco dużo miejsca. W kokpicie tego Spitfire'a dzieje się dość dużo. Podstawową rzeczą jest drążek sterowy. Jeśli pociągniecie go do siebie, powoduje to, że samolot się unosi, ponieważ podnosi ster wysokości. Kiedy odpychacie, ster się obniża, dziób też. Kiedy wychylicie go w lewą stronę, samolot poruszy się w lewo i analogiczna sytuacja występuje, jeżeli chcecie skręcić w prawo. A tu mamy kluczowy przycisk, odpowiada on za obsługę broni, zatem jeśli przyciśniecie jego górną część w ten sposób, uruchomi to wasze karabiny maszynowe. Kiedy przyciśniecie dolną część, to wasze 20-mm działka. Wciskając cały guzik, strzelacie ze wszystkiego. Kolejną rzeczą, jaką powinniście wiedzieć, jest lokalizacja przepustnicy. Tutaj jest wszystko do kontroli podwozia samolotu i oczywiście obok stóp macie pedały, które kontrolują wasze ster kierunku. Wszystkie powierzchnie sterowe w tym samolocie są połączone kablami. Nie ma tu żadnej hydrauliki, co jest szalone. Mamy tu też wszystkie te wskaźniki i tarcze. Jest tu bardzo staromodnie, ale równocześnie mamy wszystkie informacje, jakich nam potrzeba. Prędkość lotu, wysokość, horyzont, kierunek, kompas, obroty silnika, ciśnienie do ładowania. Wszystko, co musicie wiedzieć. Żeby go uruchomić, wystarczy przesunąć ten włącznik, on uruchamia iskrownik, ale przedtem lepiej wcisnąć ten guzik, by do silnika dostało się więcej paliwa. Ja jednak teraz tego nie zrobię. Jak widzicie, jest tu całkiem sporo miejsca. Jeśli jesteście trochę niżsi jak ja, to być może będziecie musieli podnieść nieco wasz fotel, by mieć dobry widok. Ten konkretny samolot ma zamocowany spadochron tuż za wami, więc możecie go sobie przymocować, jeśli byłaby taka potrzeba. Ale mam nadzieję, że nie będzie. Porozmawiajmy teraz o praktyczności, ponieważ według pilotów latających nimi w czasie II wojny jest całkiem praktyczny, bo można tu zmieścić drugą osobę i tu też będę siedział ja. A to drążek, którego będę używał do sterowania, bo jest tu tryb tandemowy. W rzeczywistości w czasie II wojny światowej nie było modeli dwuosobowych. Pierwszy prototyp został zbudowany w 1946 i został przerobiony przez Vickers w 1950 roku na model treningowy. Wydaje się, że jest tu dużo miejsca, ale dla wyższych osób może być go trochę za mało. I to sprowadza nas do 5 irytujących rzeczy o Supermarine Spitfire. W czasie bitwy o Anglię wczesne modele Spitfire'ów musiały zadowolić się 8 karabinkami maszynowymi 303. Teraz to może brzmieć jak duża siła, ale nie w sytuacji, kiedy ich główny wróg, Messerschmitt M109, miał 2 działka na dziobie. A działko jest o wiele potężniejsze, bo ma amunicję wybuchową, więc wystarczy tylko trafić samolot kilka razy z działka i poskutkuje to dużymi obrażeniami. Natomiast RAF obliczyło, że musieli wystrzelić około 4,5 tysiąca sztuk normalnej amunicji w stronę wrogiego samolotu, by go zestrzelić. A każdy ze Spitfire'ów mógł unieść tylko 2800 pocisków. Późniejsze modele dostały działka, przez co były potężniejsze. Widzicie te małe koło? Zapobiega ono ciągnięciu się ogona po ziemi. Problemem jest jednak to, że nie da się go schować, przez co tworzy opór w czasie lotu. A to znaczy, że lecąc z normalną prędkością, to koło trochę was spowalnia, co nie jest najlepsze. Te wydechy czasem plują płomieniami, co jest fajne. Jednak nie tak fajne, kiedy chcecie wylądować tym samolotem w nocy i nagle zaczynają buchać płomienie, przez co nie widzicie, gdzie lecicie i się rozbijacie. Widzicie te tace? Będziecie jej potrzebować, jeśli latacie Spitfire'em, bo silnik Rolls-Royce Merlin może jest bardzo potężny i brzmi świetnie, ale nie trzyma oleju najlepiej, przez co wszędzie się on wylewa. Ten konkretny model jest wyposażony w silnik Merlin Packard, więc został zbudowany w USA, więc tutaj działa to lepiej, ale i tak rozlewa bardzo dużo oleju. Silniki Merlin we wczesnych modelach Spitfire'ów miały pewien problem. Widzicie, używano prostego gaźnika, co oznacza, że w czasie nurkowania przeciążenie powodowało otwarcie pływaka w gaźniku, co powodowało, że wypełniało się paliwem, które zalewało silnik. Messerschmitt ME-109 nie miał tego problemu, miał wtrysk paliwa, więc kiedy silnik Spitfire'a uległ awarii, mógł go dogonić i zestrzelić. I to chyba wydarzyło się z tym silnikiem, bo jest cały uszkodzony. Jednak później silniki zostały wyposażone w niewielkie urządzenie zwane Tilly Shilling Surface, które było w rzeczywistości małą uszczelką zamontowaną w gaźniku, która redukowała ilość paliwa przedostającego się do silnika w czasie nurkowania. Na szczęście nie wszystko było tak złe, oto 5 fajnych rzeczy. Razem z Hawker Hurricane, Supermarine Spitfire pomógł nam wygrać bitwę o Anglię. Mówię nam, ale to nie ja się do tego przyczyniłem. Zatem Spitfire zajmowały się Messerschmittami MS-109 w czasie, gdy Hawker mogły w spokoju zdejmować niemieckie bombowce. Promień zawracania Spitfire'a bez utraty wysokości wynosi 212 metrów, w czasie, gdy promień zawracania Messerschmitta MS-109 to 270. Spitfire to bardzo uniwersalny samolot. Może zostać użyty do walki, do zwiadu oraz jako samolot treningowy.
Spitfire pochodzą od laureata Nagrody Schneidera, hydroplanu, który używany jest do ścigania i używa zaawansowanej technologii. W rzeczywistości to aluminiowa rama, która znacznie wyprzedza swoje czasy. Silnik Rolls-Royce Merlin jest prawdopodobnie najlepiej brzmiącym silnikiem spalinowym, jaki kiedykolwiek powstał. Brzmi jak zwycięstwo. Tutaj mamy to, co napędza Supermarine Spitfire. To cudowny 27-litrowy silnik V12 z dwustopniowym doładowaniem z przodu, które może dostarczyć do 18 PSI, które pozwoli temu silnikowi wyzwolić niesamowitą moc o wartości 1700 koni. Coś pięknego. I oto jesteśmy. Siedzę w Spitfire'ze i zaraz uruchomimy silnik. Zaczynamy. Śmierdzi. Spełnia się moje marzenie z czasów, jak byłem małym chłopcem. Nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. Zaraz wystartujemy. To jest niesamowite. Jednego tygodnia recenzowałem Skodę, drugiego Bugatti Chirona. A teraz Supermarine Spitfire. To całkowicie normalne, po prostu normalne. To chyba najstarsza rzecz, jaką recenzowałem. Muszę trzymać swoje stopy z dala od pedałów, bo mamy tu podwójne sterowanie. Mógłbym przypadkowo skierować nas w stronę tamtych lasów, co drogo by mnie kosztowało. Dobra, zacznijmy od sprawdzenia, w jakim czasie Spitfire osiągnie prędkość 100 km na godzinę i jaki czas osiągnie na ćwierć mili. Mam tu swoje specjalne urządzenie do mierzenia czasu, które mi w tym pomoże. Zróbmy to, Barry, zróbmy to. Zaczynamy od zera do setki. Co ciekawe, temu samolotowi potrzeba około 380 metrów do tego, by wznieść się w powietrze, więc przejedziemy ćwierć mili. Zbliżamy się do setki, 11.56. Jaki będzie czas na ćwierć mili? 18.38. A teraz jesteśmy w powietrzu. W Spitfire'ze! Mam tu naprawdę świetny widok. Z kabiny pilota jest naprawdę świetna widoczność. Jesteśmy zaopatrzeni w 400 litrów paliwa, co wystarczy na kilka godzin lotu. Moglibyśmy na tym przelecieć około 370 km, a tam widać nasz samolot, z którym lecimy w formacji. To jest niesamowite. Jest taki spokojny. Nie mogę uwierzyć, jak płynnie działa ten samolot. Wrażenia z lotu są wyjątkowe. Jest tu jak w Rolls-Royce, nie jesteście w stanie prawie stwierdzić, że lecicie. Oczywiście w czasie zimowym jest nieco mniej turbulencji, kiedy w czasie lata może być trochę bardziej nierówno. Ale dzisiaj jest całkowicie równo. Jest taki delikatny i stabilny. Lecimy z prędkością około 240 km na godzinę. Ten samolot może poruszać się ze stałą prędkością 350 km na godzinę, ale szybkość maksymalna to 640 km na godzinę. Lecimy właśnie nad Brands Hatch. O tak, widzę pod nami tor wyścigowy. Zrobimy teraz manewr, odbijemy w lewo. Zaczynamy. Niesamowicie szybko się obrócił i skręcił. To było niezłe. Czuję przeciążenie. Sprawia wrażenie bardzo czułego. W jednym momencie jest bardzo spokojny i stabilny, a w drugim, w bardzo krótkim czasie, zmienia kierunek. Mogliście zauważyć, że poszło to bardzo sprawnie. W kwestii zwrotności miał przewagę nad Messerschmittem. To była jego przewaga nad niemieckim przeciwnikiem. Okej, Matt, czy chciałbyś spróbować pokierować samolotem? Tak, chciałbym, tak mi się wydaje. Okej, masz kontrolę? Tak, mam. Mógłbyś skręcić samolotem w prawo? Kontroluj wysokość dziobu.
widzisz moje ręce? Widzę. Sterujesz Spitfire'em. Steruję Spitfire'em! Okej, wyrównaj lot. Naprawdę kieruję Spitfire'em. To najlepsza rzecz, jaka mnie spotkała. Oprócz narodzin córki. To jest najlepsza rzecz na świecie. Za chwilę przejmę kontrolę. Jest świetnie, jest cudownie. Mogę przejąć kontrolę? Możesz przejąć kontrolę. Czy chciałbyś polecieć do góry nogami w Spitfire'ze, Matt? Powinienem podawać wam informacje o tym Spitfire'ze, ale nie mogę. Jestem zbyt zajęty dobrą zabawą. Przepraszam, mam nadzieję, że możecie trochę jej poczuć za moim pośrednictwem. Okej, jesteś gotów do lotu do góry nogami? Lećmy do góry nogami. Lecimy. Jeśli chcecie to zrobić sami, www.flyspitfire.com. Sprawdźcie, link w opisie. Wy też możecie tak polatać! Naprawdę możecie tak polatać! Jest niesamowicie. No i zaczyna się. O cholera! Nie mogę uwierzyć, jaki jest płynny! Nie czuć, że to jest coś, co zostało zbudowane w 1944. Okej, czy chciałbyś jeszcze raz przejąć stery? Tak. Okej, zatem chciałbym, żebyś utrzymał tor lotu. Zrobimy, albo ty zrobisz kilka obrotów, więc będziemy mogli zmierzać z powrotem w kierunku Bingham Hill. Zgoda? Zgoda, nie mam pojęcia, gdzie to jest. Okej, przejmujesz stery? Przejmuję. Okej, czy mógłbyś skierować samolot do prawej? Znowu steruję. Okej, wyrównaj i utrzymaj tor lotu. Obniż dziób bardzo powoli. No to do roboty, wyrównuję. Trzeba to robić bardzo ostrożnie, jest niesamowicie wyczulony. Okej, skręć samolotem w lewo. Możecie mówić na mnie Douglas Bader. Okej, Matt, czy mam kontrolę? Masz kontrolę. Możesz spostrzec Bingham Hill tuż pod nami. Zbliżamy się zaraz do lądowania. Widzę już pas. I oto jesteśmy. Schodzimy niżej. Zaraz dotkniemy powierzchni. Okej, jesteśmy. Oh my god. To było niesamowite. Latanie Supermarine Spitfire'em zaliczone. Jaki jest zatem mój finałowy werdykt o Supermarine Spitfire? Czy powinniście go unikać, rozważyć, dodać do listy, a może kupić od razu? Myślę, że jeśli jesteście brytyjskim ministrem lotnictwa w połowie lat 30., powinniście kupić Supermarine Spitfire'a od razu, bo może okazać się, że w ciągu kilku najbliższych lat będzie dość użyteczny. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać, jakie inne filmy chcielibyście zobaczyć w komentarzach, kliknijcie na to okno, by obejrzeć więcej filmów i na to kółeczko, żeby zobaczyć cały nasz kanał i wszystkie nasze filmy. Dzięki za oglądanie. Jak ci się podobało, Matt? To było niesamowite. Bardzo ci dziękuję, Barry. Przyjemność po mojej stronie. Było cudownie, nie wymiotowałem.